Witam Państwa serdecznie w imieniu Pana Prezesa Mariana Banasia, wszystkich obecnych na sali wiceprezesów, Pana Piotra Miklisa, Pana Jacka Kozłowskiego, Pana Michała Jędrzejczyka oraz w imieniu wszystkich pracowników NIK serdecznie dziękujemy za to, że Państwo dzisiaj jesteście z nami. Witam wszystkich przedstawicieli. I znamienitych gości, panie i panów ministrów, przedstawicieli świata nauki, organizacji trzeciego sektora, a jako rzecznik NIK serdecznie witam przedstawicieli mediów. Tematem dzisiejszego spotkania, szanowni państwo, jest kontrola, którą niedługo przeprowadzi NIK. Tematyka tej kontroli to propagowanie i wdrażanie zdrowego odżywiania. Na potrzeby dzisiejszego panelu ekspertów, przyjęliśmy tytuł roboczy. Niedobrze odżywieni, yy, propagowanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania. Zanim przejdziemy do panelu prezentacyjnego, bardzo proszę o zabranie głosu pana wiceprezesa Piotra Miklisa. Dziękuję panie rzeczniku, szanowni państwo, szanowne panie. Panowie ministrowie, eksperci, witam wszystkich Państwa w gościnnych progach Najwyższej Izby Kontroli. Na wstępie obowiązek miły przekazania Państwu gorących pozdrowień i wyrazów szacunku od, od Pana Prezesa Mariana Banasia, który nie może być z nami w tej chwili, ale prosiłby godnie przywitać Państwa w siedzibie naszej instytucji i serdecznie podziękować za poświęcony czas i przybycie. Witam serdecznie osoby, do których adresować będziemy wyniki naszej kontroli, osoby władne zmienić coś w naszym państwie. Witam Panią Ministrę Edukacji Paulinę Piechny <klucza> Witam Panią Dyrektor Skrętowską-Szyszko z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Tak, skupiamy się na najmłodszym pokoleniu, bo od niego zależeć będzie to, czy nasze działania kontrolne będą skuteczne czy wniesiemy dobrą zmianę w funkcjonowaniu naszego państwa witam naszych panelistów ekspertów pana profesora Mirosława Jarosza witam serdecznie panie profesorze witam panią doktor habilitowaną Małgorzatę Wójcik witam panią doktor Małgorzatę Gałązkę Sobotkę Panią doktor Katarzynę Brukało, panią doktor Edytę Łuszczki, panią doktor Agnieszkę Kozioł-Kozakowską i panią inspektor Monikę Kubisz. Dopełnię jeszcze raz obowiązku przywitania moich kolegów wiceprezesów, pana prezesa Jacka Kozłowskiego zaocznie Pana Prezesa Michała Jędrzejczyka. Serdecznie witam Pana Prezesa. Witam także członka Kolegium NIK naszej najwyższej władzy, Pana Grzegorza Walencika, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach. Witam wreszcie za pośrednictwem Łącz, ale także tutaj obecnych kolegi, kolegów i koleżanki koleżanki i kolegów z Najwyższej Izby Kontroli, także w delegaturach, osoby obserwujące nasz dzisiejszy panel. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na początku trzeba przypomnieć, że misją Najwyższej Izby Kontroli jest bycie niezależną, jest sprawowanie niezależnej, profesjonalnej kontroli zadań publicznych w interesie obywateli i państwa. Izbadziała po to, aby nasze państwo funkcjonowało lepiej i aby dzięki lepszemu działaniu sfery publicznej życie obywateli zmieniało się na lepsze. Spotykamy się dzisiaj, aby zająć się jedną z najważniejszych potrzeb na mapie współczesnych problemów społecznych Polski a mianowicie kwestią zdrowego odżywiania i konsekwencji, jaki ma jego stosowanie bądź jego brak. Nie muszę przekonywać Państwa, jak palący jest to dzisiaj problem. Wskazywaliśmy na to jako Najwyższa Izba Kontroli w naszych raportach, choćby po kontroli dostępności profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych. To był raport z grudnia 2021 roku. Dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli Pragnie posłuchać głosu wybitnych specjalistów. Chcemy od Państwa dowiedzieć się, jak Waszym zdaniem wygląda sytuacja w naszym kraju, w tym kluczowym dla przyszłości obszarze. Chcemy wiedzieć, gdzie system działa najsłabiej, a gdzie istnieją rozwiązania, bo to może napawać nadzieję na przyszłość. Rozwiązania, którymi warto się inspirować i które warto wdrażać. Na szeroką skalę. Witam jeszcze raz w gościnnych progach Najwyższej Izby Kontroli, dziękując Państwu już za poświęcony czas, życzę Państwu czasu owocnie spędzonego podczas tego panelu. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję za to fa fantastyczne słowo wstępu. A teraz, Szanowni Państwo, zapraszam dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie, pana Wiesława Motykę, oraz panią koordynator kontroli Małgorzatę Gierlak. Krótko o tym, dlaczego się tu spotykamy i jak najwyższe organy kontroli przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w oparciu o doświadczenia Najwyższej Izby Kontroli, a także bazując na międzynarodowych standardach kontroli, pokrótce opowiemy Państwu o wartościach i korzyściach, jakie płyną z działalności najwyższych organów kontroli, wartościach i korzyściach, jakie czerpie i państwo, i społeczeństwo. Ale zanim przejdziemy do tego, proszę pozwolić, że koleżanka przedstawi genezę kontroli dotyczącej propagowania zasad zdrowego żywienia, kontroli, która stała się powodem do naszego dzisiejszego spotkania i panelu. Dziękuję panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Delegatura Nik w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w dziewięciu województwach dotyczącą nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Wyniki tej kontroli opublikowane w grudniu 2021 roku odbiły się szerokim echem nie tylko w mediach, ale także w środowisku medycznym. Dodam, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą lub pamiętają, ale ustalenia tej kontroli dokonaliśmy na podstawie analizy dokumentacji medycznej. Jakie były efekty tej kontroli? Oczywiście, jak zawsze. Ukazanie najistotniejszych braków, nieprawidłowości, ale także wskazanie działań naprawczych. Bazując na wynikach tej kontroli, ale także mając na uwadze oczywiście sugestie ekspertów, w 2023 roku delegatura NIK w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę. Poświęconą chorobie otyłościowej u osób dorosłych. Wyniki tej kontroli planujemy opublikować wkrótce. To, czego nie badaliśmy w tych kontrolach, a co bardzo często pojawia się w wypowiedziach ekspertów, to jest kwestia żywienia. I mając to na uwadze, Dele Najwyższa Izba Kontroli w planie pracy na 2024 rok. Ujęła kontrolę poświęconą propagowaniu i wdrażaniu zdrowego odżywiania. Chcemy w tej kontroli odpowiedzieć na pytanie, czy podmioty odpowiedzialne prawidłowo propagują i wdrażają zdrowe odżywianie. Ale dziś, będąc jeszcze przed tą kontrolą, oddajemy głos ekspertom. Chcemy dowiedzieć się, usłyszeć, Jakie w państwa opinii są braki, zaniedbania, ale także jakie rozwiązania są skuteczne i w wdrożenia. Dziś, drodzy państwo, wspólnie w ramach naszych kompetencji pochylmy się nad kwestią żywienia i szukajmy najlepszych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, Najwyższa Izba Kontroli jest członkiem międzynarodowej społeczności kontrolerskiej, która Zrzeszona jest w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w skrócie od angielskiej nazwy nazywanej Intosai. Intosai jest bardzo liczną organizacją, bo skupia 195 członków. Dla porównania podam, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zrzesza 193 członków. I ta liczba, którą podaje tych 195 członków jest niezmiernie ważna z tego powodu, że to właśnie Intosai i jego regionalne odłamy, regionalne części opracowują, ustanawiają, propagują i wdrażają standardy kontroli, które są takimi wytycznymi dla wszystkich naczelnych organów kontroli we wszystkich państwach na całym świecie. Te standardy płyną właśnie z międzynarodowych doświadczeń tej całej społeczności kontrolerskiej. I standardy opisują sprawy, sytuacje, które, którymi żyje to środowisko kontrolerskie i które zostały niejako, kolokwialnie powiem, przefiltrowane przez yy, doświadczenia międzynarodowe członków tej organizacji. Jeżeli ktoś z Państwa zadaje sobie pytanie, w którym momencie kończy się kontrola najwyższego organu kontroli u nas w Polsce, najwyższej Izby Kontroli, to teraz na tym slajdzie znajdzie odpowiedź. Odpowiedź, która wynika z międzynarodowych standardów. Odpowiedź, która jest uznanym światowym standardem. I tym rezultatem pożądanym, oczekiwanym nie jest li tylko informacja o wynikach kontroli, która jako dokument wieńczy cały proces kontrolny, która opisuje ustalenia dokonane w trakcie kontroli, pokazuje oceny kontrolowanej działalności i formułuje wnioski do zrealizowania, wnioski zmierzające do poprawy stwierdzonego stanu faktycznego. Ale tym najbardziej pożądanym efektem jest zmiana. Zmiana, rzeczywista zmiana polityki publicznej i sektora publicznego, będących skutkiem wdrażania wniosków pokontrolnych, które formułuje najwyższy organ kontroli. Jednym z ważniejszych, powiedziałbym wręcz przełomowych standardów opracowanych przez Intosai, jest standard INTOSAI-P12 zatytułowany Wartości i Korzyści Płynące z Działania Najwyższych Organów Kontroli. I ten standard stanowi bardzo jasno, że tym głównym celem funkcjonowania najwyższych organy, organów kontroli jest zmiana na lepsze w życiu obywateli. Całemu temu procesowi wdrażania zmiany na lepsze powinna towarzyszyć współpraca Oj przepraszam. Dziękuję. Yy, powinna towarzyszyć współpraca obu uczestniczących w procesie kontrolnym stron, a więc i kontrolującego i kontrolowanego. Współpraca polegająca na wymianie wiedzy, na dobrej komunikacji, na Właśnie takiej współpracy bezpośredniej, i wtedy dopiero taka zmiana może zaistnieć. Bo w tym kontekście myślę, że truizmem będzie, jeżeli powiem Państwu, iż nasza praca bez Państwa zaangażowania będzie tylko materiałem do szafy, materiałem na półkę. A jestem przekonany, że ani jedno, ani drugie miejsce nie jest właściwe dla informacji, ważnych informacji najwyższego organu kontroli o stanie państwa. Myślę, że ten slajd zainteresuje państwa, być może zainspiruje. Jest to tak zwana mapa rozliczalności, która pokazuje, Ekosystem, w którym funkcjonuje najwyższy organ kontroli, wraz jak widać to, z całą siecią tych skomplikowanych powiązań pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu rozliczalności, a tak naprawdę tego procesu zmiany, zmiany na lepsze. Bardzo łatwo wyróżnić tutaj dwa poziomy. Ten górny, w którym wyraźnie widać trzech takich głównych aktorów. Jakimi są władza ustawodawcza, wykonawcza i najwyższy organ kontroli, i te relacje, które między nimi zachodzą. I te relacje w zasadzie są czymś takim naturalnym, opisanym w przepisach prawa, ale nas, najwyższe organy kontroli, bardziej interesuje to, co jest w dolnej części tego diagramu, bo te dolne obszary pokazują podmiot naszego wspólnego zainteresowania. Najwyższych organów kontroli władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, czyli społeczeństwo, dla którego wszystkie te organy działają. To jest podmiot, do którego kierujemy nasze działania i dzięki któremu ta zmiana może być wdrożona. I po to, proszę Państwa, tutaj jesteśmy, aby we wspólnej dyskusji zdiagnozować problemy. Tym obszarze, który jest przedmiotem naszego zainteresowania, aby porozmawiać o dobrych rozwiązaniach, o istniejących już dobrych praktykach, i żeby spojrzeć na problemy związane z propagowaniem zdrowego odżywiania z różnych punktów widzenia, z różnych płaszczyzn w takiej twórczej dynamice, po to, abyśmy my przygotowali jak najlepszy program kontroli i Objęli kontrolą te zdiagnozowane wspólnie pola największego ryzyka, po to, aby obraz czy fotografia, która zostanie wytworzona wskutek ustaleń naszej kontroli, pozwoliła decydentom na podjęcie adekwatnych działań usprawniających i wdrożenie tej dobrej zmiany, o której przed chwilą mówiliśmy. I dopiero wtedy będziemy mogli realnie, faktycznie rzeczywiście realizować misję Najwyższej Izby Kontroli, którą pan prezes Miklis przytoczył na wstępie, a więc będziemy mogli prowadzić niezależną, profesjonalną kontrolę zadań publicznych w interesie obywateli i w interesie państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę owocnych obrad. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania pierwszej sesji w naszym panelu, jeszcze dwa słowa komentarza. Chcieliśmy, idąc za wskazaniami Intosai i Eurosai, aby forma tego panelu była żywsza, taka bardziej zdecydowana, dynamiczna i skrótowa. Aby była to mozaika takich najważniejszych informacji, które pomogą w optymalnym przygotowaniu samej kontroli a dla Państwa, mam nadzieję, będą źródłem inspiracji. I teraz, w pierwszej sesji, jedna z najważniejszych osób na firmamencie polskiej medycyny, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Lekarz, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia, Wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia, Wieloletni ekspert do spraw żywienia, aktywności fizycznej i otyłości WHO, Europejski, yy, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności pan profesor Mirosław Jarosz. Panie profesorze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Czuję się bardzo wyróżniony zaproszeniem na tą konferencję. Także składam podziękowania panu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, pani dyrektor, no wszystkim państwu za to, że mogę tu być z państwem i podzielić się tym moim 40-letnim doświadczeniem związanym z problemem otyłości. Bo zmagałem się z tym problemem i zmagam jako lekarz, naukowiec. W swoim życiu byłem organizatorem programów aplikacyjnych, jak i również tworzyłem w gremiach europejskich, Światowej Organizacji Zdrowia i również Komisji Europejskiej pewne wytyczne i propozycje rozwiązań, które mogą być wprowadzane do naszego życia społecznego, państwowego, żeby rozwiązywać te najważniejsze problemy związane przede wszystkim z otyłością. Bo zacznę od razu od ujawnienia tego wroga, bo co tam będziemy mówili o innych chorobach? Otyłość, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, na razie musimy przyjąć to. Wziąć to, jak to się mówi, na klatkę, jest bardzo źle i będzie źle. Tak wynika z prognoz. Proszę Państwa, będzie jeszcze gorzej. Zacznę od bardzo krótkiego wprowadzenia. Zadawane są mi pytania przez dziennikarza, dlaczego młodzi ludzie w wieku 30 lat chorują na, na raka jelita grubego. 10 razy więcej jest teraz y, y, młodych ludzi w wieku 30 kilku lat chorujących na raka jelita grubego niż 30 lat temu przez otyłość. Dlaczego mamy 5 milionów stanu przedcukrzycowego przez otyłość. 4 miliony cukrzycy, 3 miliony diagnozowane jednej nieświadomej części społeczeństwa przez otyłość. Dlaczego dzieci mają gorsze wyniki yy, nauki w szkole przez otyłość i niedobory żywieniowe, żelaza, magnezu? Proszę państwa, dlaczego jest tak źle w ochronie zdrowia? Przez otyłość. Proszę państwa, dlaczego skraca się długość życia w Polsce? Przez otyłość. Dlaczego w Polsce umierało tyle osób z powodu COVIDu? Przez otyłość. Bo główną przyczyną ciężkiego przebiegu i zgonów Przebiegły tej, tego zakażenia koronawirusem, było, były zaburzenia metaboliczne, czyli otyłość i stan przedsukrzycowy. No właśnie mówiąc o jakości życia, ono powoduje, że mamy więcej depresji, więcej problemów osobistych, zawodowych. Proszę Państwa, ale coś optymistycznego, bo y, zacznę od tej nadziei. W Polsce dokonał się wspaniały eksperyment w okresie transformacji. Wydłużyła się długość życia. My o tym mało mówimy, dlatego to muszę podkreślić. Wydłużyła się długość życia z powodu zmian żywieniowych Polaków w przestrzeni dwudziestu kilku lat. Bo okres transformacji, zwiększyły się możliwości edukacyjne, ekonomiczne, oczywiście też i ochrona zdrowia zaczęła efektywniej działać, ale przede wszystkim zwiększyliśmy spożycie warzyw, owoców, ryb, zmniejszyliśmy spożycie mięsa czerwonego tłuszczów zwierzęcych, zmniejszyliśmy spożycie soli. Oczywiście daleko było i jest do zaleceń, jakie powinniśmy spełniać, zaleceń zdrowego żywienia, ale to jest ten, proszę Państwa, fenomen. Ale dlaczego w 2012 roku zaczęło się psuć? Proszę Państwa, dlatego, że znowu zaczęliśmy pogarszać nasze nawyki żywieniowe, czyli tak, zmniejszenie spożycia warzyw, wzrost spożycia cukru, wzrost spożycia alkoholu, no i otyłość. Proszę Państwa, ta otyłość, której tutaj nie widać w postaci wykresu, ale ona zaczęła narastać i była tym czynnikiem, który spowodował skracanie długości życia Polaków. I biorąc pod uwagę, to trochę zamieszania jest związanego z koronawirusem, ale o prawie, że tam trzy lata, w ciągu czterech ostatnich lat zmniejszyła się długość życia Polaków. Proszę państwa, ale tu nie tylko chodzi o długość życia. Ja tylko pokażę jeden slajd mówiący o tym, że my mamy nie tylko te krócej żyjemy o te kilka lat, ale dłużej żyjemy w inwalidztwie. Bo proszę zwrócić uwagę, że jaka jest różnica długości w życiu w zdrowiu? 10 lat. Czyli krótko mówiąc, uderza to też w ekonomię, w ekonomię i w demografię. A my mamy kłopoty z demografią, o których Dobrze wiemy, czyli otyłość dokłada nam jeszcze bardzo dużego problemu. Proszę Państwa, krótko powiem, bo to nie chodzi o to, żeby teraz przekazywać dane epidemiologiczne. Ale ja zacząłem studiować w latach 70., i pod koniec lat 70., już byłem lekarzem, zacząłem się zajmować tą otyłością, i tylko dla zobrazowania pokażę. Ta plaża polska, tak właśnie pod koniec lat 70.. Czasami ktoś był z nadwagą, otyłością, ale ludzie też tam biegali na tej plaży. Chodzili, biegali, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Proszę Państwa, no, to tak wygląda. Za naszego życia to się stało. Proszę Państwa, za naszego życia dopuściliśmy do tego, że mamy tsunami. Tylko to tsunami jest, zagraża nam, ale my zachowujemy spokój. Nie ma jakiegoś alarmu. Państwo, czy gdzieś ktoś bije na alarm, ktoś mówi, że słuchajcie, jesteśmy zagrożeni i trzeba naprawdę z tym coś zrobić, zająć się tym problemem poważnie. Proszę Państwa, prognozy, mówiłem o tym, są o tyle złe, że dynamika narastania w ostatnich kilkunastu latach otyłości jest bardzo duża. Co więcej, otyłość staje się coraz bardziej złośliwa. Tak, naprawdę, poprzez zmiany epigenetyczne. Okazuje się, że ta sama otyłość 30 lat temu jest gorsza niż ta otyłość teraz, bo w wyniku tych zmian epigenetycznych osoby z otyłością mają większe ryzyko raka, cukrzycy, udaru, zawału. A jaka jest sytuacja wśród dzieci? My zrobiliśmy bardzo dokładne w Instytucie Żywności Żywienia, badania kilka lat temu, gdzie. No, co trzecie, co czwarte, co trzecie dziecko ma nadwagę lub otyłość, ale nie tylko, mamy dzieci niedożywione. Ale są więcej dzieci z nadwagą, otyłością, są też w jakiś sposób niedożywione, bo mają niedobory żywieniowe, wapnia, żelaza, magnezu. Proszę Państwa, to jest trochę nawet taki wstyd, żebyśmy mieli taki problem z żywieniem naszych dzieci. Ja ciągle będę zadawał to pytanie, jak to się stało, dlaczego do tego dopuściliśmy? Kroki milowe w walce z otyłością. Czy nauka spała? Nie, nie, nie. Nauka nie spała. Proszę Państwa, 50 lat temu pierwsze mocne sygnały. Otyłość jest najważniejszą chorobą żywieniową, która uderzy w naszą cywilizację. Odbyły się konferencje w Nowym Jorku, w Londynie. To był sygnał. Tylko, że jakoś tak się stało w, po tym pierwszym, po tych pierwszych raportach, doniesieniach. Że nic się nie działo aż do 1998 roku, gdzie została wreszcie opracowana, opracowany raport Światowej Organizacji Zdrowia. Ja byłem konsultantem tego raportu i pamiętam, jak profesor Philip James powiedział. Profesor Philip James, James, to jest taka legenda związana z walką z otyłością, on powiedział, że to jest za późno, w ogóle ten raport powstał. Ale dlaczego? Bo w tym raporcie nazwano otyłość po imieniu, że jest chorobą. Jest praktycznie matką wszystkich chorób, bo tak możemy o tym powiedzieć, że w mniejszym lub większym stopniu wiąże się ze wszystkimi problemami zdrowotnymi na świecie. Ale dlaczego tak tu długo trwało? No ponieważ... Tak, yy, sektor zdrowia i ubezpieczeń, w, zwłaszcza w Stanach, no, nie chciał za bardzo yy, tego, żeby otyłość była chorobą. Yy, producenci żywności obawiali się tego, żeby jednak nie atakować i nie yy, no, zmieniać tego rynku żywnościowego dotyczącego rozwoju żywności wysoko przetworzonej. No i różne gremia polityczne hamowały ten proces stworzenia tego raportu. Dlatego on powstał z opóźnieniem. Ale nie przyniosło to rezultatu, mimo że w tym, rapor w tym wielkim raporcie nie tylko doszło do diagnozy i określenia otyłości, nazwania jej po imieniu, jak, jak że jest chorobą, jest tak bardzo szkodliwa, ale również wytypowano pewne drogi działania. Ale to nie działało, dlatego WHO w regionie europejskim w końcu zmobilizowało się i powstała... Powstała wspaniała karta. Uważam, że to, było, to był krok milowy. Europejska Karta Walki z Otyłością. 48 krajów euro, regionu europejskiego podpisało. Ministrowie wszystkich tych krajów podpisali, że, proszę Państwa, zagadnienie otyłości będzie jednym z najważniejszych spraw w programach politycznych naszych rządów. Który to jest rok? 2006. To jest. No, prawie że 20 lat temu. Proszę Państwa, tam było wszystko. Wtedy już powiedziano całą prawdę otyłości. Oczywiście przybyło trochę tych rzeczy, o których powiem. Proszę zwrócić uwagę, że tam na tym czerwonym tyle jest otyłość i ile czynników wpływa na tą otyłość? My zdiagnozowaliśmy to. Szkoła, żywienie, produkcja żywności, możliwości rekreacyjne, uprawiania sportu, prawo, pieniądze, ekonomia, samorządy. Wszystko to wpływa na wydatek energetyczny i na możliwość aktywności fizycznej, no, która powoduje to, że my mamy tej energii więcej spalamy. Czyli określono wszystkie pola, na których trzeba działać, żeby poprawić żywienie, aktywność fizyczną i zacząć zmniejszać e, otyłość. Czyli my, proszę Państwa, mamy te podstawowe, e, jak gdyby, sposoby, narzędzia działania. Doszło oczywiście to, że sól, sól nie tylko powoduje naciśnienie raka żołądka, udary, zawały w dużym, w dużym zakresie, ale również sprzyja nadwadze otyłości. Zdecydowanie u dzieci, u młodzieży o 30% prawie że rośnie ryzyko otyłości. A wszyscy praktycznie więcej soli spożywamy, powyżej 5 gramów tej soli, bo ona znajduje się we wszystkich produktach. W związku z tym to jest ten problem, który się ujawnił w, w ostatnich latach. No i również to, no, co jest dużym zaskoczeniem, ale nawet odzież, zanieczyszczenie powietrza, butelki, czyli te wszystkie związki chemiczne ingerują w nasz układ hormonalny, który zaburza y równowagę energetyczną y w ustroju, tak w pigułce i krótko. Czyli, proszę Państwa, co powstało? Powstało coś, co jest bardzo ważne, taka recepta w pigułce. Proszę Państwa, piramida żywienia i stylu życia. O co tu w tym wszystkim chodzi? My mówimy o żywieniu, ale jeżeli nie zmienimy codzienności, bo jakie jest przesłanie tej europejskiej karty walki z otyłością, powiem krótko, jeżeli ktoś mało śpi, będzie miał otyłość. Nie mówmy o żywieniu w ogóle, no będzie miał. Jeżeli będzie miał przewlekły stres, nie umie sobie radzić ze stresem, ma bardzo duże ryzyko otyłości. Jeżeli na przykład jest w metrze. I pcha się do kolejki, która do kolejki tych schodów, a proszę Państwa, schody są puste, a te schody ruchome są zapchane. Nie mamy nawyków, no. nie korzystamy z tych, co jest ważnym elementami codziennego życia. Co to jest w ogóle dieta z greckiego? To jest styl życia. Żywienie i żywność jest częścią ważną stylu życia, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli nie jesteśmy otwarci na edukację, otwarci na zmiany, na relacje międzyludzkie, właśnie zaburzenia snu, nie mamy aktywności fizycznej, to żywienie i nawet duży nacisk na żywienie nie zmieni istotny sposób naszej sytuacji. Czyli trzeba działać kompleksowo. My uczymy ludzi żywienia i stylu życia. Nie tylko, że koncentrujemy się na dietach i dlatego mamy pełno tych różnych diet, które wyskakują jak z kapelusza, i ciągle tam gdzieś są jakieś mody, i ktoś mówi, a w ciągu trzech miesięcy schudłem tam 20, a ja 30 kg, ale w dłuższym dystansie to po roku, dwóch, dwóch latach jest udar, zawał. Okazuje się, że to nie zadziałało, a nawet wręcz odwrotnie, zaszkodziło. Czyli teraz tak. Dlaczego przegrywamy z otyłością? Moja opinia jest taka. Przede wszystkim są to zaniechania. Ja tak mówię ogólnie i miękko. No bo przecież my mamy drogowskazy, ale również własne doświadczenie. Proszę Państwa, pytanie o odpowiedzialność. Kto ponosi odpowiedzialność za otyłość? No Gdybym tak skierował do kogoś pytanie, nie wiem, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za otyłość. Proszę Państwa, czy rodzice? Szkoła? Przemysł? Proszę Państwa, łatwiej jest z rodzicami w szkole, bo jeśli widzimy dziecko niedożywione, to od razu na dywanik przychodzi. Mama, tata, i mówimy: proszę Państwa, no, dziecko jest niedożywione. Jeżeli jest otyłość, to my rozkładamy ręce no, i mówimy to, co mówimy cywilizacja. No, generalnie wszyscy jesteśmy zgodni. Najłatwiej nam powiedzieć jedno słowo, że to jest problem cywilizacyjny i mało z tym możemy zrobić. Ja mam rodziców, którzy przychodzą czasami z dziećmi na konsultacje i mówią: Nie mamy czasu, proszę Państwa, my nie mamy czasu, bo pracujemy, żeby zająć się dzieckiem, pójść na spacer, na basen, zrobić wspólny posiłek. Najwygodniej jest dać komputer, iPhone'a, te gry komputerowe i dziecko jest na przykład do późna w nocy, coś tam gra robi. I proszę Państwa, jeśli dziecko używa przed snem urządzeń elektronicznych, to jest duże, istotne ryzyko otyłości. Jest przewlekły stres i co się dzieje? I tutaj żadne zmiany nawyków żywieniowych nie będą skutkowały, bo z racji właśnie tych pewnych przesunięć w układzie nerwowo-hormonalnym. To dziecko więcej spożywa tych, tych kalorii i ma, ma większą chęć na jedzenie właśnie tej żywności wysoko przetworzonej. Także dowody na to zaniechanie, proszę Państwa. W karcie europejskiej było zalecenie, które podpisało państwo polskie i w jego imieniu minister zdrowia. Znajdźmy równowagę między odpowiedzialnością obywatela a państwa. No znajdźmy tą jakąś równowagę. Bo problem jest niesamowicie ważny z punktu widzenia zdrowia i odpowiedzialności. No, nie odpowiedzieliśmy na to pytanie i nie, nie zrobiliśmy tutaj jakiegoś istotnego działania. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że na tej konferencji europejskiej Polska przedstawiła stanowisko i wszystkie kraje regionu europejskiego zaproponowały programy. I proszę Państwa, nasz program Polski był wyróżniony jako trzy w grupie trzech najlepszych programów, które kompleksowo. Yy, pokazywały, jak rozwiązać ten problem, jak, w, jakie rozwiązania wprowadzić na tej konferencji. I proszę Państwa, i ten program był oparty na kooperacji. Był nawet powoływany zespół, bo musi być zawsze pilot, lider, który koordynuje wiele różnych działań w różnych obszarach, czy to na poziomie może być samorządu, czy ogólnopolskim, ale... Po pierwsze była taka ogólnopolska platforma do spraw żywienia społeczna. Nauka, przedsiębiorcy, ale również edukacja, przedmiot zdrowie w szkole. Miał być prowadzony z prawdziwego zdarzenia jak matematyka. Żebyśmy tak sobie radzili ze zdrowiem, tak jak z liczeniem pieniędzy. Czy w ogóle jakichś rachunków, które prowadzimy. Był minister sportu. Mi, in, tutaj były organizacje pozarządowe. Również było ministerstwo rolnictwa. Przemysł, czyli krótko mówiąc, to było podejście holistyczne. I proszę Państwa, to był Polchev, czyli ta niewykorzystana szansa. Były już opracowywane narzędzia dla szkół, obiady, zasady prawidłowego żywienia, instrukcje dla nauczycieli. Postawiona była diagnoza tego problemu na przestrzeni tych tam 40 lat powojennych. Proszę Państwa, no, zabrakło motywacji politycznej i ekonomicznych rozwiązań, bo proszę Państwa, no, nie możemy rozmawiać o tak poważnych problemach bez pieniędzy. I ten problem, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Polskie, szwajcarskie społeczeństwo w referendum przyznało Europie Środkowo-Wschodniej pieniądze na realizację pewnych zadań, żeby te kraje Europy Środkowo-Wschodniej dogoniły Szwajcarów i Europę. Dali pieniądze. Co my zrobiliśmy w Instytucie Żywności i Żywienia? Ze skali makro przenieśliśmy do skali mikro. No dobrze, jak nie można na całość, no to z tych pieniędzy szwajcarskich stworzyliśmy program. Program właśnie poprawy żywienia, aktywności fizycznej, adresowany do całego społeczeństwa. Żeby dać ten eksperyment, że ten polchew, który nie wyszedł, którym państwo się nie zaopiekowało z różnych powodów, nie chce wnikać, ale pokazać i Szwajcarzy na to liczyli, że jak my zakończymy ten problem, ten program skutecznie. To wtedy było zobowiązanie polskiego państwa, że ten program będzie kontynuowany w większej skali. I proszę Państwa, na każdym polu kobiety w ciąży, dlaczego jest to takie ważne? Bo już programujemy na otyłość y, 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 płód. Jeżeli kobieta w ciąży się źle odżywia, ma małą aktywność fizyczną, to ryzyko otyłości jest 4-5-krotnie większe w wieku 7-10 lat. Ale były dzieci, młodzież, osoby z nadwagą. Również były kampanie medialne, czyli krótko mówiąc, pokazaliśmy w każdym tym obszarze większą lub mniejszą skuteczność, ale absolutnie to był naprawdę istotny efekt, i tylko chcę pokazać. Program y, szkół, y, certyfikacji, szkoła, przeszkołę, przyjazne żywieniu aktywności fizycznej. Tylko 10, starczyło pieniędzy tylko na 10% uczniów. 2 złote, tam 2,5 zł na rok na dziecko. Nie tylko, że zahomowaliśmy narastanie. Tej nadwagi otyłości, ale po dwóch latach był spadek o 3% u dzieci w szkołach podstawowych. Ale tam objęliśmy tak rodziców tym programem, szkołę, uczniów, były zajęcia pozasportowe, byli edukatorzy. No wszystko nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to są już szczegóły, które my tutaj już dopracowaliśmy, one są znane. Ale można było i proszę Państwa, 80 tysięcy dzieci i młodzieży. Moglibyśmy uratować w ciągu tych dwu lat, dwóch lat otu, od otyłości i nadwagi, gdyby był ten program obejmował całą społeczność, a gdybyśmy to pomnożyli przez 10 lat. Tylko powstaje pytanie no z tymi ekonomią, bo to można byłoby pociągnąć dalej. Czy u nas można byłoby znaleźć na 10 lat, na przykład powiedzmy 100 milionów złotych na 10 lat, żeby, żebyśmy mieli o 20% spadek otyłości? Za te właśnie 10 lat. Czy to się opłaca? No pewnie, że się opłaca. Tylko ktoś musi, ktoś musi, to co obiecałem ambasadorowi Szwajcarii, że my się tym zajmiemy, że teraz już pieniądze będą płynęły z budżetu polskiego państwa. Nie z państwa, obywateli, obywateli Szwajcarii, tylko z pieniędzy naszych. Proszę Państwa, czyli ten program, w tym programie, proszę Państwa, zmieniliśmy wiele rzeczy. Nawyki żywieniowe, połowy uczniów w różnym zakresie. Jeśli chodzi o spożywanie, mniej spożywali napojów słodkich, więcej posiłków, wiele korzystnych przesunięć. Również wzrost uzyskaliśmy sprawności fizycznej u większości dzieci. Wzrost wytrzymałości krążeniowo-oddechowej, wzrost siły mięśni, wzrost w zakresie ruchu. Ale również u, 15, na, w, w tych, u tych osób, które zgłosiły się do programu, te osoby z nadwagą i otyłością, Stworzyliśmy taki moduł, psycholog, dietetyk, lekarz, gdzie u 95% wystąpiła redukcja masy ciała, u, u większości osób zmniejszyła się cukrzyca, normalizowało naciśnienie tętnicze, czyli korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Również przykładem skutecznego programu są warzywa i owoce w szkole. Prowadziliśmy ewolucję tego programu i rzeczywiście nie tylko zmieniły się nawyki, i preferencje uczniów, ale również yt, okazało się, że to się przenosi na rodziców, działa odwrotnie. Że te dzieci, które są edukowane poprzez te programy w szkole ma mają. Również wymyśliliśmy coś takiego, jak karta żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole podpisaliśmy z ówczesnym rzecznikiem praw obywatelskich i rozesłaliśmy do wszystkich szkół, żeby tutaj jakieś miękkie prawo stworzyć. No, coś takiego, co by zobowiązywało też szkoły do tego, że jednak trzeba działać. To nie tylko jest to, że chcą czy nie chcą, ale w zasadzie to powinny działać, bo też to. Na to że dobre żywienie i aktywność fizyczna wpływa na rozwój intelektualny dzieci, na po prostu wyniki w nauce. Jak strategicznie podejść do tych zaburzeń stanu odżywienia? Zmierzam do końca. Proszę Państwa, co wynika z tego? My mamy doświadczenia, mamy wiele już dowodów. Można je modyfikować, proszę Państwa. Oczywiście cały czas. Tylko problem polega. Jak strategicznie podejść do tego rozwiązania? Ja taki obrazek stworzyłem na potrzeb takiego prostego spojrzenia na ten, na ten, że my cały czas mówimy leczmy cukrzycę, leczmy raka, leczmy udar, natomiast nie mówimy o tym, żeby poprawić żywienie, aktywność fizyczną i rozwiązać problem otyłości, bo na tym problemie otyłości rozwijają się te wszystkie patologie. Czyli krótko mówiąc, powszechna wola działania, europejska karta walki z otyłością, mamy te zasady, wiemy co robić. Plus do tego 3 miliardy złotych, już zaczyna się poprawiać sytuacja w Polsce. Proszę Państwa, a więc jak zacząć działać? Ja kiedyś miałem takie krzesło, na, yy, pokazywałem, i proszę Państwa, na czym to polega? No, po prostu trzeba to, żeby ta siła działania, czyli ilość pieniędzy była wystarczająca i żeby proces był ciągły. I wtedy to krzesło zostanie prze, yy, obalone. Przewrócimy to krzesło, czyli tą otyłość. Tylko, że w 2000 roku ta otyłość była mniejsza w 2004 jest bardzo duża, a jeśli my będziemy cały czas bez ruchu i nie będziemy działali, no to będzie problem narastał. I więcej wysiłku, takiego ogólnego, prawnego, formalnego i ekonomicznego trzeba będzie włożyć, żeby opanować tę otyłość, albo no po prostu będziemy cierpieli, czyli wiele różnych konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych będą rozwijały się w naszym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze. Szanowni Państwo, no tutaj trudno o komentarz. Chyba nie zostaje nam nic innego, jak tylko zacząć działać, ale już za chwilę zobaczycie Państwo, jak można działać zarówno z wiedzą i pasją do. Powiem szczerze, bardzo trudnego tematu, mnie też czasami ten temat dotyka, zamówienia publiczne. Wydawałoby się, że nic nie związanego z żywnością i odżywianiem, a jednak, czyli w lekkiej formie bardzo ważne treści, zrównoważone zamówienia publiczne żywności. Szanowni Państwo, dietetyk kliniczna i specjalista zdrowia publicznego, absolwentka MBA w ochronie zdrowia, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszenia, Stowarzyszeń Dietetyków, badaczka w wielu projektach międzynarodowych pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej. Doktor nauk o zdrowiu, pani Katarzyna Brukał. Zapraszam. Dziękuję bardzo. No przyznam szczerze, że teraz jest ogromnym wyzwaniem panu profesorze zabierać głos i mówić jeszcze, słuchajcie państwo o zamówieniach publicznych, które co do zasady są nudne, ale spróbujmy to spróbujmy jakoś zrobić. Zamówienia publiczne, teoretycznie proste, każdy z nas coś kiedykolwiek zamawiał, tu jeszcze można płacić z publicznych pieniędzy. Po co komplikować sprawę. Ja zresztą jak jeżdżę na różnego rodzaju spotkania dotyczące zamówień publicznych żywności i wymieniam się uwagami z Skandynawami, z Norwegami, z Finami, także z Europą Południową, to zawsze im mówię, bardzo wam współczuję, bo u nas nie ma takiego problemu, u nas jest prosto. Do niedawna była tylko i wyłącznie cena, teraz to niby nie może być cena, ale drugim takim kryterium, które jest stosowane to jest na przykład okres płatności faktury. O, nie jest skomplikowane prawodawstwo. Tylko czy to dobrze? Tak naprawdę, słuchajcie Państwo, wszystko zaczyna się od zakupów. Któż z nas nie robił zakupów? Po pierwsze, po prostu trzeba zrobić listę, trzeba o niej pamiętać, bo to pewnie się często zdarza, że tą listę zapominamy, a potem po prostu te zakupy konsekwentnie realizować. Najprostsza rzecz na świecie. No to w takim razie zróbmy sobie doświadczenie. Na naszej liście zakupów teraz, dzisiaj, pojawia się jogurt owocowy. I założę się, że każdy z Państwa pomyślał o innym. Jeden o brzoskwiniowym, drugi o truskawkowym, trzeci o e, jakimś naturalnym na, z dodatkiem owoców. To w takim razie, jak to opisać? Jak to zrobić? Bo w zamówieniach publicznych nie ma miejsca na domysły. My musimy się trzymać tak naprawdę w obszarze prawa. Takim jednym jogurtem owocowym może być jogurt, który się będzie składał z mleka, cukru, truskawek będzie miał 4%, będzie miał dużo skrobi modyfikowanej, koncentratu z marchwi, żeby podbić kolor. A drugi może faktycznie składać się z jogurtu naturalnego w 70% i po prostu z owoców. Jak zapisać w zamówieniach publicznych, żeby dostać ten drugi? U nas nie ma takich regulacji, nie mamy takich informacji. <laughs> To jest, słuchajcie Państwo, wykres, który ja bardzo lubię pokazywać, bo wtedy się czuję bardzo mądra, bo to jest taki skomplikowany wykres i w ogóle my, naukowcy, tak lubimy. Ja Państwu powiem o co w tym chodzi. Chodzi o to, że przebadaliśmy produkty, które są dostępne na rynku w zakresie, między innymi tutaj w jednym z projektów były produkty nabiałowe. Porównaliśmy zawartość cukru w jogurtach owocowych, która jest od 10 do, 14, do 15 prawie gramów na 100 gram. No nie dużo 5 gramów różnicy. Jedna łyżeczka w Tom, jedna łyżeczka w Tom. Co za różnica? Tylko załóżmy sobie, że ten Jasiu mały dostaje ten jogurt trzy, przez 300 dni w roku. Czyli te 5 gramów razy 300 dni mamy 1,5 kg więcej cukru. Jest jeszcze gorsza sytuacja w przypadku kiełbas suszonych i wędzonych. Gdzie mamy bardzo dużą rozbieżność, w, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczy. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczy, przede wszystkim tą ogólną. E, I tutaj w ogóle też muszę powiedzieć, że jak raportowałam to do komisji, bo e, my zbudowaliśmy taką dużą bazę międzynarodową, ona się nazywa Fable, jest dostępna na stronach GRC, czyli Joint Research Center. To oni mi mówią, Kasia, wy chyba tylko tamtą kiełbasę jedzie. Bo u nas najwięcej po prostu czego było, to było kiełbasy. Myśliwska, krakowska, suszona, podwawelska, zwyczajna. No, Proszę zwrócić uwagę, jak wchodzicie do sklepu Państwo, że tamty kiobaz jest po prostu zatrzęsienie. E, ta zawartość tłuszczu, ta różnica powoduje nam, że ten jasiu, który znowu codziennie ten plastereczek będzie dostawał czy te 100 gramów, to te 15 gramów w ciągu roku naskłada no, mu się do 4,5 grama tłuszczu. Jak do tego dogryzie zaje za jogurtem, no to mamy 6 kg na plusie. Co w takim razie można z tym zrobić? No, starać się maksymalnie doprecyzować zamówienia publiczne. A kiedy zakupy dotyczą jednostki publicznej, to specjalista do spraw zamówień publicznych jest koniecznie potrzebny. I tutaj, proszę Państwa, przychodzi mi z pomocą życie, nie musiałam tworzyć żadnego mema. To jest prawdziwe ogłoszenie poszukiwania specjalisty zamówień publicznych, co prawda w tym przypadku nie do spraw żywności, ale między innymi pojawia się tutaj, że trzeba czuć dreszcz przyjemnego podniecenia na myśl o tarzaniu się w ustawach. Bo to dokładnie tak działa. Że analizowanie ryneczku to jest nasza pasja, że się musimy uwielbiać sprawozdawać. No niesamowite są te wytyczne i jakże bliskie życiu. A kto zamawia e, i, kto i kto jest odpowiedzialny za zamówienia publiczne żywności? Tak naprawdę intendent albo dyrektor, dyrektor jednostki oświatowej. Kto może być intendentem? Na dobrą sprawę każdy. Ja znam sytuacje takie, gdzie intendentem była pani fryzjerka albo nawet inżynier budowlany. Czy trzeba mieć wiedzę z zamówień publicznych? No, robi to raz do roku, no to jakoś przebrnie przez te zamówienia. Więc w takim razie, jak możemy mu to ułatwić? Przede wszystkim musi poruszać się w granicach prawa. Czyli mamy tutaj ustawę o prawie zamówień publicznych. Ona została uchwalona w 2019 roku, zaczęła obowiązywać w 2021. I tam co do zasady nie ma słowa o tym, jak zamawiać żywność. Ona jest po prostu ogólna. No to w takim razie idziemy głębiej, szukamy w Ministerstwie Zdrowia, mamy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2016 roku. Tutaj mamy informacje o tym, co może być sprzedawane na przykład w sklepikach szkolnych i mamy informacje o tym, jak powinno być komponowane menu. Dalej nie mamy informacji o tym, jakiego rodzaju produkty i jaka powinna być jakość tych produktów. No to w takim razie możemy powiedzieć, że te zamówienia publiczne w Polsce są przede wszystkim z jednej strony scentralizowane, bo mamy prawodawstwo na poziomie krajowym, ale z drugiej strony zdecentralizowane, bo to prawodawstwo jest na tyle ogólne, że zależy od interpretacji osoby, która te zamówienia publiczne tworzy. I powoduje nam to, że jest bardzo duża swoboda w tym poruszaniu się przez zamawiających i w opisywaniu zamawiających tych przedmiotów. I w związku z tym ma on narzucone też różne przepisy, wytyczne, normy czy zalecenia. No to szukamy dalej w takim razie. Urząd Zamówień Publicznych wydał taką oficjalną informację, ja ją też doszukiwałam. I mamy taką informację, że w ramach zamówień publicznych na dostawę żywności lub usługi cateringowe zamawiający mają możliwość nabywania żywności ekologicznej, produktów sezonowych, produktów zwierzęcych i jakichś opakowań, które pochodzą z recyklingu. No, świetne rozwiązania. Tego chcemy, tak? Tylko proszę zwrócić uwagę na słowo mają możliwość. Kto się na to zdecyduje? Jak mamy możliwość, to mamy dwie opcje. Albo obserwować to wszystko jak bociany u i lepiej się do tego nie zbliżać, bo nikt nie wie, jak to przeprocedować. Albo idziemy na grunwald. Zaczynamy walczyć. W takim razie skupmy się na tym, jak możemy walczyć. Proszę zwrócić uwagę na to, że wartość rynku zamówień publicznych w Polsce w roku 2020 to było ponad 180 miliardów złotych. Z tego 4,5% to były zamówienia publiczne żywności. Kiedy porównamy sobie informacje z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, to okazuje się, że na programy profilaktyczne, które były finansowane z funduszu, wydawane było 37 razy mniej. My mamy pieniądze, te pieniądze są w tym systemie, tylko my je musimy rozsądnie inwestować. A tutaj, proszę Państwa, z tym rozsądkiem jest różnie. Jest rok 2022. NASA wysyła i teleskop Jamesa Weba wysyła zdjęcia z kosmosu. A słuchajcie, NASA to wcale nie musiała w kosmos lecieć, żeby zrobić zdjęcia kosmiczne, bo można było sobie sięgnąć po zamówienie publiczne żywności z 2022 roku. Podstawówka 300 uczniów, boczek wędzony 150 kg, mortadela 120 ja bardzo walczę z mortadelą, bo to jest koszmar mojego dzieciństwa. W związku z powyższym jestem na tą mortadelę wyczulona. Mamy 270 kg, z czego tak jak mówię, 120 uczniów, w związku z powyższym, to no, każdy tam dwa kg sobie uszczknie. To chyba nie tak powinno działać. Ja rozumiem, że my bazujemy jeszcze na smakach i sentymentach, że ludzie pamiętają, jak był kryzys, jak barem mlecznym McDonal jak McDonald's PRL-u to był bar mleczny tak naprawdę. I jak bardzo popularne były dwa, dwie potrawy, czyli Meduza i Lorneta oraz właśnie Mortadella, która znowu nam na tych stołach dalej króluje. I to jest realne zdjęcie z e, internetu. Proszę zwrócić uwagę na dół. Zrobienie czegoś z niczego to był prawdziwy wyczyn. Mamy 2024 rok. Czy ty, ci intendenci dalej muszą czarować? Oni dalej muszą kombinować nad tym, jak spiąć stawkę i jakiego rodzaju produkty sięgnąć? Jeżeli chodzi o. Em, Zawartość za, za tych zamówień publicznych. My przeprowadziliśmy taką analizę w ramach projektu Best Dream Up. Uwzględniliśmy 1126 procedur zamówień publicznych realizowanych od listopada do marca 2023 roku. Dlaczego? Dlatego, że to jest zwykły ten okres, kiedy są zamawiane produkty na cały rok. Kryterium włączenia było to, żeby one były procedowane po raz pierwszy, żeby była pełna dokumentacja przetargowa. To już jest moment, kiedy działa portal e-zamówienia. W związku z powyższym, pełnych, dostępnych było 197. Szału nie było, ale staraliśmy się na tej podstawie opracować dane. I kiedy próbowaliśmy to komunikować, to tutaj znowu życie przyszło mi z podpowiedzią MEMA, dlatego że. My w ramach tych zamówień publicznych tylko i wyłącznie w 30% mieliśmy jakiekolwiek kryteria dotyczące zamawianych produktów. Proszę sobie wyobrazić, że w 15% nawet nie było podanej gramatury. Więc tak naprawdę tylko i wyłącznie w gestii osoby dostarczającej będzie zależało to, co dostaniemy. I kiedy tutaj było, kiedy, kiedy udzielałam takiego wywiadu, że nie wiemy nic tak naprawdę o jakości tych produktów spożywczych, czyli czy to będą jogurty z mlekiem w proszku, czy tylko z mlekiem i kulturami bakterii, to chciałam powiedzieć, że decyduje intendent i w ostatnim momencie, słuchajcie, się zorientowałam, że tam było napisane incydent. Chyba to było prawdziwsze, bo ten intendent bardzo często bazuje na incydentach. Jeżeli chodzi o zidentyfikowane kryteria zrównoważonych zamówień publicznych, to co się dzieje na świecie, ja już nie mówię o tym, żebyśmy równali do Skandynawów, dlatego że my mamy bardzo długą drogę do, do zrobienia, ale wyobrażam sobie, że jesteśmy w stanie tą mortadelę zamienić, no być może nie od razu na owoce morza, ale chociaż trochę ją zmodyfikować. Więc jakie mogą być te zamówienia publiczne w zakresie produktów? Przede wszystkim to, żeby były te produkty ekologiczne, żeby były regionalne, żeby były lokalne, żeby e, wszelkiego rodzaju produkty, które są do, e, dostarczane, jak na przykład ryby, czy produkty pochodzenia zwierzęcego, czy e, produkty typu kawa, herbata, czekolada, czy kakao, czy e, tłuszcze i oleje roślinne. Pochodziły faktycznie ze zrównoważonych, certyfikowanych połowów, i to jesteśmy w stanie przeprocedować w ramach zamówień publicznych. Żeby nie miały w tym składzie składników modyfikowanych genetycznie, czy żeby nie miały po prostu sztucznych dodatków i wzmacnia też smaku. Najprostsza rzecz. Jeżeli chodzi natomiast o obsługę procesu zamówień publicznych, bo to nie jest tylko i wyłącznie tak, że my robimy zakupy. My decydujemy też o tym, w jaki sposób to jest podawane i co ten dzieciak dostaje. Więc możemy tak naprawdę e, lansować jakby podejście ograniczenia spożycia mięsa, możemy kombinować nad dniami z adłospisem roślinnym, e, możemy mówić o zmniejszeniu ilości mięsa w potrawach i w posiłkach, o uwzględnianiu alergii, e, wymagań uczniów, dbaniu o zapewnieniu im oznakowanych alternatywnych dań. Coś, co w tej chwili już zaczyna się gdzieś pojawiać, ale nadal na zdecydowanie za małą skalę, o zapobieganiu marnotrawieniu żywności, o tym będzie mówił mój następca, bo to jest niesamowicie ważne, że żebyśmy umieli tak naprawdę prowadzić taką zarządzanie tymi produktami spożywczymi i jednocześnie też, żeby szkolić pracowników kuchni, dyrekcji, placówki, rodziców, bo tych szkoleń nigdy nie jest za dużo. My, ponieważ chcieliśmy ułatwić to robienie tych zamówień publicznych, w ramach projektu Best Dream Up opracowaliśmy taki podręcznik z kryteriami jakościowymi, jak te produkty można opisać. Dlatego, że tak jak mówię, w tej chwili one nie są opisywane w żaden sposób. E, raczej to wygląda na takiej zasadzie, że intendent, kiedy ma to do zrobienia, to albo sięga po dokumentację z zeszłego roku, i tak jest najczęściej, albo googluje i patrzy, co jest robione w ośrodkowych szkołach, przedszkolach i po prostu kopiuje. Więc zróbmy to porządnie, raz a dobrze e, i niech ten jogurt truskawkowy będzie z truskawkami, a nie z sokiem marchewkowym czy z sokiem burakowym. E, oprócz tego, MESRI się jakby zakończył. Ja zachęcam do zeskanowania tego kodu QR, to bezpośrednio Państwa e, przekieruję właśnie do, po do pobrania tego podręcznika. E, teraz przystąpiliśmy do realizacji największego w ogóle jakiejkolwiek inicjatywy e, Komisji Europejskiej, która była podjęta. 100 partnerów, 100 milionów euro w budżecie i wszystko na to, żeby mówić i badać determinanty zdrowia. My mamy przyjemność bycia liderem w tym zarządzie konsorcjum, także mam nadzieję, że tutaj w tym zakresie także dużo w tych zamówieniach publicznych będziemy pracować. E, ja też muszę wspomnieć, e, że jutro w ramach Tygodnia Żywności, którego mam przyjemność być kuratorem, e, będzie kolejne ze szkoleń organizowanych przez nas, zamówień publicznych żywności, doskonalenie umiejętności dla intendentów i dyrektorów. Nadmienię tylko, że z Katowic, do których, e, do, z których do Państwa przybywam, Katowice dostały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Rzecz całkowicie uniwersalna. Pierwszy raz coś takiego zostało przyznane w państwie Europy Środkowo Wschodniej, bo tak jesteśmy postrzegani. I tutaj Katowice mają taką, takie założenie, żeby świętować to przez cały rok. Czyli mamy 50 tygodni tematycznych, w tej chwili jest tydzień czwarty, to jest właśnie ten tydzień żywności. Cudownie się składa, że ja tutaj też mogę być, że uczestnicy tygodnia żywności na pewno też słuchają, ale tak jak mówię, jutro taka konferencja też się będzie u nas odbywać i muszę powiedzieć, że bardzo szczęście. Szczęśliwie one cieszą się zainteresowaniem. Ja wiem, że to brzmi nieskromnie, ale chodzi o to, że ludzie szukają informacji. Oni chcą wiedzieć, jak to robić. Więc w takim razie dajmy im do tego narzędzia. I e, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne na żywność, całkowicie słowo podsumowania, to nie ma być wydatek i koszt. Ja tak jak wspomniałam, mamy te pieniądze, mamy te miliardy. Niech to będzie długoterminowa inwestycja w promocję zdrowia. I znowu nie chcę, Szanowni Państwo, popadać w skrajności, że teraz wszyscy będziemy jedli jarmuż, bo ja zawsze jak idę po jarmuż, to jakoś dziwnie nie ma i zawsze kupuję ciastka. Bardzo dziękuję za uwagę. Pani doktor, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tą prezentację. Jak widać zamówienia publiczne wydawałoby się temat trochę oddalony od żywności, a jednak tak bliski. No i mówiąc wprost no, owoce morza, czyli tak naprawdę trochę owoce nieporozumień, tak wygląda na to, że potrzebna nam jest wiedza i racjonalizacja. I co do tej racjonalizacji nasz gość kolejny. Osoba, która zajmuje się precyzyjnymi pomiarami tego, jak, Szanowni Państwo, co jest przerażające, jak marnujemy pieniądze, wyrzucając żywność, jak rezygnujemy z jakości jedzenia, bo nie mamy na nią pieniędzy i jak zamiast zachęcać, zniechęcamy dzieci do posiłku. Pan Tomasz Szuba, ekspert Food Waste. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tomasz Szuba, ja za zawodowo zajmuję się pomiarami w gastronomii, czyli w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, ale też i w placówkach edukacyjnych. Szczególnie chodzi mi o to, żeby wyłapywać nadprodukcję, czyli to, co jest robione, przetwarzane, do tego dodaje się wodę, energię, pracę ludzi, tylko po to, żeby z różnych przyczyn to wywalić do kosza. To jakby nie ma kompletnie sensu. O tym chciałbym chwilę z, z Państwem porozmawiać i jasne dlaczego mówimy i to w ogóle super. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie i, i, i za poruszenie też jakby tego aspektu, bo, bo, bo mówimy o żywności, ale często zapomina się o tym aspekcie, czyli szanowania, marnowania albo niemarnowanie jedzenia. Trzy aspekty społeczno-etyczne. Mówimy o czymś fundamentalnym dla życia. Kwestie środowiskowe, ale też kurczących się zasobów, ale też i aspekty finansowe, o których też będę mówił. Zanim o dlaczego kontekst, bo mówimy o poprawie żywienia, jakby system składa się z klientów tego systemu, o interesariuszach też będę mówił, ale tu głównie jakby skupiamy się, jak rozumiem, na dzieciach. Ale z drugiej strony na zapleczu są też konkretne problemy. No i zobaczcie, to jest tylko jakby kilka wymienionych tak naprawdę. Mówimy o ciężkiej fizycznej robocie, które zwykle, bo to jest sfeminizowane środowisko, więc bo tam zrobiłem tych projektów już ponad 30 w szkołach i przedszkolach w różnych miejscach w Polsce, to jest raczej sfeminizowane środowisko. Spotkałem się z dwoma czy trzema kucharzami, o jednym słyszałem. Czyli tak, ciężka fizyczna robota, panie pracują za minimalną krajową, rzadko się chwali, częściej się gani, nie ma systemu motywacyjnego, generalnie szkolenia dotyczą być może norm, nic więcej, nie ma takich szkoleń, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, stary sprzęt, brak pieców, mnóstwo diet, a mówimy przecież o żywieniu zbiorowym, diety generalnie rzecz biorąc rozwalają każdą kuchnię. E, rosnące oczekiwania klientów, no to jest jakby z życia wzięte jaś podchodzi do, do pani kucharki, tam ją szarpie za ramię i pyta się, no ale pa, pani Janko, no ale kiedy to susz wreszcie będzie? Tak? Jak mówimy o systemie, gdzie obiad kosztuje 6 zł, e, czasami mniej, czasami trochę więcej. Rosnące ceny żywności, biurokracja, yy, raporty, yy, użeranie się z rodzicami, yy, plany na przyszły rok, ale też i przetargi. W tym systemie przetargów, yy, a propos nie ma mechanizmu, który by wspierał jakąkolwiek oszczędność. Yy, normy, o tym też będę mówił, dla mnie jeden z kluczowych powodów, dla których wywala się jedzenie w tej chwili. Roszczeniowi rodzice, no to sami ugotujcie drodzy rodzice obiad za tam 5 czy 6 zł w domu. Nie oczekujcie, że to będzie restauracja z gwiazdką Michelin, bo nie będzie. No i mówimy o systemie edukacyjnym, mówimy o szkołach, przedszkolach, dla których szczególnie dla szkół żywienie nigdy nie będzie priorytetem. Szkoła jest po coś zupełnie innego niż żywienie dzieci. E nie jest to proste, bo mamy cały szereg interesariuszy, którzy w tym systemie są, to jest, to są wzajemne wzajemne relacje. Jest to dosyć skomplikowany system. Mówimy w Polsce o różnych modelach zarządzania wyżywieniem. Własną kuch, mówimy o własnej kuchni cateringu, ajentach, ale też i kuchni centralnej. To w Kielcach jest jedną, taką spotkałem do tej pory w Polsce. Rodzice płacą za wkład do kotła. Te kilka złotych swoją drogą. Dlaczego w ogóle mówimy o przetargach publicznych? Skoro to są pieniądze prywatne rodziców, to być może ktoś mi wyjaśni. Rodzic płaci, często pieniądze publiczne są przekazywane na współpłacenie, wkład do tego kotła, a tak czy inaczej pieniądze publiczne idą na płace, media, amortyzację, sprzęt, śmieć jakby te wszystkie rzeczy, które są w kuchni. Dlaczego, bo to jest dosyć istotne pytanie, jakby też w kontekście poprawy jakości wyżywienia, dlaczego wyrzucamy jedzenie w placówkach edukacyjnych, niezależnie od tego, czy mówimy o modelu cateringu, czy, czy kuchni takiej publicznej szkolnej. Często jest, myślę, by, opinia często niesprawiedliwa, że gdybyśmy poprawili jakość tej kuchni, pani gotowały lepiej, to nagle dzieci by zjadały znacznie lepiej więcej. Nie wyrzucałoby się? Otóż według mnie nie, dlatego że tych powodów, dla których ostatecznie wyrzuca się jedzenie w szkołach, jest znacznie, znacznie więcej. No, oczywiście możemy punktowo jakby działać i pewnie jakiś efekt osiągniemy, ale nie oczekujmy, że on będzie efektem piorunującym. Jednym z przyczyn, według mnie, dla których wyrzuca się jedzenie w szkole, to, są, to jest według mnie niesławne rozporządzenie ministra zdrowia. I normy żywieniowe, które jakby idą za tym rozporządzeniem, 465 stron naukowego tekstu. Chciałbym zobaczyć intendentkę albo panią w kuchni, która te normy przeczytała i która w praktyce je wprowadziła w życie. A jakby życzę, życzę powodzenia. To jest to, co Państwo widzicie, standard w szkole publicznej. Nikt nie gotuje zgodnie z normami. Panie w kuchni zachowują się racjonalnie. Zobaczcie, to jest jakaś szkoła. Wydaje mi się, że to, było, to była Warszawa, około 400 dzieciaków. Według normy, panie w ciągu tam jednego dnia dosyć duża szkoła, powinny były ugotować 1100 kg jedzenia. Takim wynikało z tego, jak one rozumieją normy, bo to jest też kolejna jakby kwestia i aspekt. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie. Wystandaryzować tego, jak w praktyce to przełożyć. Tak? znaczy Każdy to rozumie trochę inaczej. Panie zachowały się racjonalnie, zrobiły 682 kg jedzenia, co z tego, kiedy dzieci z tego zjadły 395. To była szkoła, gdzie średnio na talerz lądowało 933 gramy jedzenia. Nie oczekujmy, że dzieci to zjedzą, a jeżeli zjedzą, to będziemy mieć za chwilę problem z otyłością i nadwagą. Skala w gastronomii robi różnicę. Efekt w skali roku w takiej szkole ponad 17 ton jedzenia w koszu na śmieci. Gdyby panie gotowały zgodnie z normami, wyrzuciłyby prawie 31 ton i to by tam kosztowało 133 tysiące złotych, a jest to tylko i wyłącznie koszt niepotrzebnie kupionego surowca. W praktyce, znowu tak, zupa, no tam Pani mówiły, że to dla nas to jest pewna norma, tak? Bo przyszedł Sanepid i powiedział, że mają gotować 350 gram zupy. Tak. No to okej, okay, no, ja, no to, to próbują zastosować, tylko że i tak gotują mniej, bo zachowują się racjonalnie. Co z tego, kiedy w praktyce dzieci zjadają z tego 20%, drugiego dania 66, dodatku skrobiowego 28, 31 i 60, tak? Czyli. Generalnie na obiad tych norm zjadają 36%. Zgodnie z normą, w innej szkole panie powinny podać na talerz sześć pierogów każdemu dziecku. Problem polega na tym, że te dzieci zjadają średnio 2,5 i pieroga. No w związku, no jakby i co, tak? to znaczy, to bądźmy konsekwentni. To niech pani z Sanepidu e, usiądzie tam przy tym Jasiu, Helence i tak dalej. Niech zważy jej ten talerz i ją dopinguje do jedzenia. Droga Helenko. Zgodnie z rozporządzeniem Rzeczpospolitej Polskiej nie wstaniesz, dopóki nie zjesz tych sześciu pierogów. Nie? Jak liczyć bilans kaloryczny, jeżeli wychodzi nam z ankiet, że 80% dzieciaków je jeszcze jeden obiad w domu? Chociażby dlatego, że zaczynają te obiady o 10.30. Kto z dorosłych zaczyna obiad o godzinie 10.30? Jak liczyć ten bilans, drogie panie z Sanepidu? Nie? Chaos i brak jedno, jednolitej wykładni, w efekcie tak jak słyszę te historie no to są mity, tak? ale one krążą. Pani z sanepidu powiedziała, że zgodnie z normami powinna być wątróbka raz w tygodniu. Nie ma bata. Hmm? Kompot? Kompot macie panie podawać w temperaturze 60 stopni. No bo tak mówi pani z sanepidu, a, bo to jest bezpieczniejsze, efekt jest taki, że ten kompot jest wylewany do kosza. Woda? Woda byle nie zmięta. Mięta to tam jakieś coś tam, tak? Jakieś zioło. W związku z tym, jeżeli podawać wodę, to, to, to czystą. Pizza, kebab? Nie, nigdy, nigdy w życiu. Tutaj nie powinno się tego podawać. Na talerzu pani Sanepidu powiedziała, że każdy składnik ma być podawany osobno. Czyli sosik osobno, ziemniaczki nie, nie powinno się łączyć nie można przenieść zrobionego jedzenia na kolejny dzień to jest kolejny mit no bo zgodnie z HACAP-em, jeżeli ta żywność jest w części czystej to to jakby dlaczego nie tak nie można podawać jedzenia na półmiskach na przykład zawsze musi być zupa i drugie danie od kiedy powstało państwo polskie tak a czy wszyscy się boją tego żeby na przykład co jakiś czas robić tylko zupę albo robić tylko drugie danie bo przyjdzie pani z sanepidu efekt jest taki że <laughs> W kontekście tych, takich kluczowych czynników zarządzania no mamy do czynienia z jednej strony ze strachem. Boimy się sanepidu, boimy się represyjnych kontroli, boimy się rodziców, boimy się dyrekcji, boimy się dzieci, boimy się tego sushi i obojętność. Co mnie to obchodzi, eee, ja zachowuję się racjonalnie, wolę zrobić więcej jedzenia i mieć święty spokój z sanepidem, z rodzicem, który przyjdzie z wagą i zacznie mierzyć, ile tego jedzenia jest na talerzu. Rodzic za to zapłacił. No, zobaczcie, bo to jest kolejny przykład. Jakby to też pokazuje, co nam dają liczby. No, jest jakiś tygodniowy jadłospis w jednej ze szkół. Mamy basz, krupnik, filet z kurczaka. No, to, to widzicie na, na tym slajdzie. Pierwszy słupek to jest tyle jedzenia zrobiono. 538 kg. To dosyć duża szkoła, tam chyba ponad 900 obiadów było przygotowywanych. Co z tego, kiedy zjedzono z tego 242 kg? Mniej niż 50%, 296 kg w tym dniu to był kosz. Znowu kolejny, kolejny przykład. Plan, jak zwykle plan, a rzeczywistość jest inna. Ludzie intuicyjnie zachowują się racjonalnie, i robią mniej jedzenia. Co z tego, kiedy z 266 kg jedzenia dzieciaki zjadły tylko 120, przekładając to na gramaturę średnią na głowę ucznia, z 634 gram dzieciaki zjadły 287. Kolejny przykład tego, jakby nasze wyobrażenie o tym, ile dzieciaki zjadają rzeczywiście, ma, nijak się, do, ma się nijak do rzeczywistości. W rzeczywistości zjadają zdecydowanie mniej. I znowu skala robi różnicę, w, w ciągu roku to oznacza 20, prawie 6 ton przetworzonego jedzenia w koszu na śmieci, ponad 19 ton z tego to, to są resztki na talerzach, 64 kg jedzenia na głowę ucznia w koszu na śmieci w skali roku średnio, to są te dane. Tak naprawdę, gdyby ograniczyć nadprodukcję i w większym stopniu bazować planowanie produkcji na tym, nie co wynika z norm, ale co i ile zjadają dzieciaki, to mamy naturalny bufor w postaci tego, że wcale nie musielibyśmy często podwyższać ceny za obiad, wręcz w niektórych przypadkach obniżyć. Natomiast mamy do czynienia z innym fenomenem, ponieważ zwykle jest tak, że mniejsze dzieciaki zjadają mniej. A, a większe zjadają więcej, no to w naszym systemie te, które zjadają mniej, a płacą tyle samo, dotują, tak jakby te starsze, które zjadają więcej. To nie jest sprawiedliwy system. Ja rozumiem, panie intendentki, bo to jest dodatkowy kłopot dla nich, tak? dodatkowe liczenie. E, I skala oszczędności: w, 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 przechodzimy z kilogramów na złotówki, a jedna ze szkół prawie 400 tysięcy złotych w koszu na śmieci. To jest koszt tylko i wyłącznie niepotrzebnie kupionego surowca. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie mamy pieniędzy na, na kupno lepszej jakości jedzenia jest w dużym błędzie. Ja udowadniam, że te pieniądze pieniądze są. I oczywiście moglibyśmy je wydać na lepszej jakości surowiec. I tutaj jest kwestia jakby efektywności systemu zamówień publicznych. Każdy pewnie z Państwa miałby jakiś swój twórczy pomysł na to, jak wydać prawie 400 tysięcy. Można kupić Porsche Taycan w automacie. No ale zobaczcie, tutaj jest szacunek dla Wrocławia. W jakby przy pewnych założeniach, także w szkołach publicznych jest tylko połowa dzieciaków, że wyrzucane jest 35 kg na głowę. 12,5 miliona w skali roku we Wrocławiu idzie do kosza tylko dlatego, że robimy niepotrzebnie jedzenie, które jest wyrzucane. Dlaczego mamy resztki na talerzach? No, jakby kilka, kilka przyczyn, bo porcje są zbyt duże, bo nie smakuje, bo jest mało czasu, bo są wielokrotne dokładki, o tym za chwilkę. No i czasami jest tak, że budując jadłospis łączy się ze sobą atrakcyjną zupę z atrakcyjnym drugim daniem. Ehm. Jakby przykład z jednego z moich projektów. Jaś podchodzi do mnie z takim talerzem spaghetti, zwykle spaghetti jest zjadane, to jest jedna z tych potraw obok pomidorowej, rosołu, które zwykle są, dzieciakom smakują i dzieciaki dużo tego jedzą. Podchodzi, próbuje oddać tam w okienku, ja tak patrzę na niego, on tak samo mówi do mnie coś w stylu, piątej porcji już nie dałem rady, tak. A jakby okej, okay. ja, ja, ja mam, yy, znaczy mam problem z dokładkami, no bo jak jasne jest aspekt otyłości, no ale jest też aspekt finansowy, to znaczy, czy tato ja się zapłacił za pięć porcji tego jedzenia. To jest tylko i wyłącznie efekt uboczny tego, że, że robimy za dużo jedzenia. No i trzeba też e, myślę brać pod uwagę to, że jeżeli dziecko jest zbyt dużo, to też marnuje jedzenie. Mówimy wtedy o metabolicznym marnotrawstwie. To jest praktyka, częsta stołówek, jak tak sobie stoję z boku, to słucham też co się dzieje. No i zobaczcie państwo, jest, jest naprawdę cienka granica pomiędzy zachęcaniem dzieci do jedzenia, a zmuszaniem do jedzenia. To też zależy od tonu głosu, ale zwykle ten ton jest wyraźny, głośny i stanowczy, chociażby dlatego, że jest głośno na stołówkach. No i tam pani nauczycielka mówi, że dziś dopingowałem do jedzenia i ładnie jedli, tak? Czemu nie jesz, wracaj na miejsce. Dziecko idzie z tym talerzem, już nie chce więcej, ma do tego prawo, ale musi przejść obok pani i wtedy pani nauczycielka decyduje nie, wracaj, tak? zjesz, musisz zjeść więcej. No i efekt jest taki, że ta dziewczynka patrzy na tą panią, czy ona tam może gdzieś odwróciła głowę, poszła i wtedy ona się przemyka z tym talerzem i oddaje. No absurdalne, tak? Mama płaci jedz, masakra ile resztek zostawiacie. Jak nie zjesz, to każe ci schować te pierogi do kieszeni. To są autentyczne cytaty z, ze stołówek. Jemy, jemy, masz gdzieś wszystko, tam tata zapłaci, w związku z tym jedz. Hmm? I, I znowu, tak możemy stawać na głowie, wymyślać, jakby rozbudowywać ustawodawstwo, wprowadzać najróżniejsze programy, ale ostatecznie, jeżeli dziecko będzie miało 10 minut na zjedzenie, nie oczekujmy, tak? Że, że nagle wydarzy się jakiś cud. Dzieci się zachowują racjonalnie. Mając 10 minut, nie biorą zupy, tylko biorą drugie danie, bo chcą zdążyć w ograniczonym czasie. Abstrahuję od tego, że to szybkie jedzenie też nie jest najlepsze. Nie? Analiza powtórzeń to, to dotyczy jakby jadłospisu. Zwykle jest tak, że nie ma y, y, takiego jadło, jadłospisu, bo tam panie gotują 180 dni w skali roku. Żeby na każdy dzień było coś innego. Siłą rzeczy powtarzają i to jest taka analiza z jednego roku, 10 miesięcy. I okej, okay, warzywna pojawia się tam 43 razy. Problem tylko jest taki, jak się to potem weryfikuje z dzieciakami, pyta się lubisz, nie lubisz w formie ankiet, no to zobaczcie, to ta warzywna to, jest czerwone, to są czerwone słupki. Po co my robimy jedzenie, które dzieci nie lubią i, i nie zjadają. Zapewne być może są naukowe uzasadnienia tego, ale z punktu widzenia ekonomii to kompletnie nie ma sensu. No i w kontekście hierarchii możliwych rozwiązań, najważniejsza jest prewencja. Oddawanie innym, tak, no jakby ok, tylko że to wciąż nie jest najlepsze rozwiązanie. I zastanawiając się nad możliwymi rozwiązaniami, no to bierzmy pod uwagę trzy poziomy, czyli poziom mikroplacówki, miasto, gmina i poziom kraju. Jeden z pomysłów jest taki, żeby mierzyć, bo pomiar, schodzimy z poziomu mało, dużo, nie wiem, na poziom konkretu, kilkudziesięciu ton, setek tysięcy złotych, wtedy trochę inaczej się też rozmawia z sanepidem, tam Monika Kubisz z Rybnika być może będzie o tym mówiła, jak udało się w nieformalny sposób rozbroić sanepid, żeby panie nie, nie traktowały restrykcyjnie i... E, w taki bardzo twardy sposób działań, które zmierzają do racjonalizacji, też ekonomicznej, która wiąże się jakby z, z jakością. Bardziej precyzyjne planowanie, czyli odejście od norm. Niech normy będą jakąś wytyczną, tak? ale jeżeli my znamy te dzieciaki, my wiemy ile one zjadają, że tych ziemniaków to nie zjadają tam 150 gram, tylko na przykład 45. To róbmy 60, 70, niech to będzie z buforem, ale, ale działajmy w sposób racjonalny i, i, i ekonomiczny. A jasne, to są zdjęcia znowu z, z rybnika, dzięki Monika. To się dzieje, w Polsce się to dzieje. No tak, jakby smak, wygląd jak najbardziej mają oczywiście znaczenie. Poprawa widoczności tego, co dzieciaki jedzą, bo bardzo często jest tak, że Jaś podchodzi do okienka. Pyta się panią, a co tam dzisiaj na obiad? Pani mówi, a to nie, to dziękuję. nie I odchodzi. Kwestie niezgłoszonych nieobecności, no ale też możemy jakby się bawić trochę nazewnictwem, możemy nazwać obiad grochową, naleśnikiem, tam naleśniki z drzemem i tak dalej. No a panie kucharki nazwały to żołnierska Micha i zwinięta słodycz. Hmm? E, można w to zaangażować dzieciaki też, można mówić o kapuśniaku i zrazie. Można mówić o skwaszonym piracie i zraz na raz e, zbudza się wtedy trochę zainteresowania dzieciaków, a co tam w ogóle, co tam, jak ten zraz na raz smakuje. Hmm? E, czasami jest tak, no właśnie sanepid, broń Boże, nie wystawiać jedzenia na półmiskach, bo to jest niemożliwe, żeby tam dziecko sobie, ostatecznie to dzieci decydują, powinny decydować o tym ile i co zjadają. I częstym argumentem jest to: A jak wyłożymy na te, na, na te półmiski, no to będziemy więcej wyrzucać. Otóż nie. To jest przykład szkoły w Gdańsku, która wykłada całość jedzenia na półmiski. Nie wyrzuca się więcej. Współczynnik zjadalności, czyli to jest stosunek tego, co zostało zjedzone do tego, co zostało wyprodukowane, jest na poziomie 90%. Super wynik. Bary sałatkowe, przechodzenie potraw. Zobaczcie, że z jednej strony jest interpretacja przepisów ze strony sanepidu, a z drugiej strony jest życie, które, które nam pokazuje, że po prostu no jakby robią tak. Trochę wbrew często regulacji i, i um, korzystają ze zdrowego rozsądku. E, efekt jest możliwy. M można dokonać zmiany polegającej na um, lepszym gotowaniu. Widzicie tutaj, że dzieciaki zjadają więcej, a jednocześnie zmniejszać skalę nadprodukcji i wyrzucanego jedzenia z 67% do 89%, z 54% do 75% i tak Propozycje zmian na poziomie miasta, no to jasne ograniczanie nadprodukcji, zapobieganie, monitoring tego, czyli liczenie tego co się dzieje, co wyrzucamy, ile tego wyrzucamy, wykorzystywanie tych danych do lepszego planowania, jeden jadłospis w skali miasta na przykład, dlaczego nie, wspólne zakupy, no bo to wtedy ekonomia skali też. Niewątpliwie rozmowy z sanepidem, tłumaczenie paniom, żeby odpuściły, szczególnie w takich przypadkach, gdzie jest jakiś projekt, który polega na racjonalizacji e, skali marnowanego jedzenia. E, niektórzy zastanawiają się, no dobra, ale jak my w ogóle odejdziemy od słowa obiad, to może nam dadzą święty spokój. Gotujmy tylko zupę na przykład, tak? albo gotujmy, nie wiem, coś tam, coś drobnego. To niekoniecznie musi być zawsze obiad, drugie danie, zgodne z normami i tak Czyli jakby zastanawianie się nad ucieczką przed restrykcyjnym, restrykcyjnym ustawodawstwem i interpretacją tego. Dobry przykład w Polsce i poza. Wydaje mi się, że słyszałem taki pomysł, żeby zapewnić nie tylko zapewnić, ale też i zapłacić wszystkim chętnym za gorący posiłek w szkole. Zastanowiłbym się parę razy. Bo obawiam się, że taki pomysł dobrej wierze może tylko potęgować skalę marnotrawstwa. E, chociażby dlatego, że sporo dzieci na przykład będzie nieobecnych na takich posiłkach. Bo to już jest problem. A drugie to będzie zmuszanie stołówek, które często są niedoposażone i gotują dla określonej liczby dzieciaków, nagle skokowy wzrost. Przygotowywania liczby obiadów e, przy niedopasowaniu, niedostosowaniu w takim fizycznym, logistycznym takiej kuchni, to może to stanowić problem. E, no i tak, para nie powinna iść gwizdek, to znaczy e, sugeruje, żeby aspekty poprawy jakościowej, budowania świadomości dzieciaków połączyć z aspektami ilościowymi, bo, bo to nam się po prostu rozjedzie. To znaczy, możemy e, stosować znacznie lepszą kuchnię, te składniki, i tak dalej. Tylko, jeżeli my cały czas będziemy robić za dużo w stosunku do tego, ile zjadają dzieciaki, to nie będzie tego mechanizmu efektywnościowego, czyli będziemy wywalać znowu jedzenie do kosza. No tak, no bo jakby budujemy, fajna fundacja przyjedzie, tam będzie gadała z dzieciakami, wyrzucanie jedzenia jest złe, i tak dalej, a za chwilę to dziecko schodzi do stołówki i dostaje prawie kilogram jedzenia na talerzu. No to trochę w diaboliczny sposób działamy. Tak, że spychamy odpowiedzialność według mnie na dziecko. Dlatego mówię o równowadze tych aspektów. Propozycje zmian na poziomie kraju, rozmowy z Sanepidem, tłumaczenie. W cudzysłowie, rozbrajanie go. To nie może być tak, że jedna pani z Sanepidu X mówi, wątróbka ma być raz w tygodniu, bo i się powołuje na normy albo na coś tam, nie? Tą 465, no to znajdź tam, że gdzieś ta wątróbka jest. Jakby nie chodzi o to kompletnie, rozpoczęcie debaty publicznej na temat tego, ile wyrzucamy i dlaczego wyrzucamy. Według mnie normy jedynie jako wytyczne, a nie jako coś, co jest z jednej strony wykorzystywane przez sanebit i narzucanie tego w bardzo restrykcyjny sposób, a z drugiej strony często jako wygodna wymówka, żeby nic nie robić. Nie możemy zrobić, bo pani z Sanepidu przyjdzie i nam to zakwestionuje. Musimy tyle jedzenia robić, nie? No nie, nie, bo zawsze będziemy wywalać to jedzenie na końcu. Bardzo dziękuję. To, to koniec, tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, przyznam szczerze, mnóstwo inspiracji. No, i takich powiedziałbym tutaj trochę z punktu widzenia kontrolerów dreszczyk emocji, bo tutaj widać oceany możliwości przestrzeni do kontrolowania. E, szanowni Państwo, e, naprawdę, ja powiem tak: za nami pierwsza sesja, przed nami jeszcze dwie, nie mniej istotne jak ta, którą mieliście Państwo okazję już zobaczyć. Szanowni Państwo, wiedza, precyzja, wskaźniki, optymalizacja wydatków. Stawką jest zdrowie nasze, jakość życia naszych dzieci oraz ogromne koszty lub no powiedzmy sobie szczerze, tak jak patrzymy na te prezentacje, możliwości oszczędności. To dla budżetu państwa, rozumianego jako państwo i naszego, prywatnego, czyli dla nas wszystkich. Zapraszam Państwa na 15 minut przerwy, po przerwie kolejna sesja. No i co, proponuję dyskusję, wymianę doświadczeń. Zapraszam.